Zgodziłem się na ten wywiad dlatego, raz, że jesteście z ziemi świętokrzyskiej, a drugie dlatego, aby oszczędzić Polaków, oszczędzić swoich rodaków, że należy się przygotowywać. Mówienie, że prepersi to są czubki, którzy się zajmują przygotowywaniem na koniec świata, to jest wierutną bzdurą. Prepers to nie jest człowiek, który się przygotowuje na koniec świata. Prepers to jest człowiek, który się przygotowuje na wszelkiego rodzaju załamanie gospodarcze, na klęski żywiołowe, przygotowuje się na krach gospodarczy, który jest notabene u nas już. Otóż gospodarstwo, w którym ja żyję, składa się z 12 hektarów. Uprawiamy zboża, uprawiamy ziemniaki, mamy dużo sadów. Ale to nie jest adekwatne do zysku, bo tu nie ma zysku. To jest wszystko po to, żeby tylko przeżyć. Żeby tylko przeżyć. Jak zrobić, żeby się uniezależnić od energii elektrycznej, od wody? To jest bardzo istotne, bo to są koszty, które czasami przerastają dochód gospodarstwa. W naszym gospodarstwie widzicie światła, są wszędzie posokotane, ale mamy na dachach wszystkich solary. Napędzamy światło solarami. Jeżeli chodzi o wodę, mamy wodociągi, ale mamy też własne studnie, własne ujęcia. U nas nie ma czegoś takiego, że woda z dachu spływa i idzie sobie do gruntu. My tę wodę też przechwytujemy, robimy akwedukty. Chwytamy z wszystkich dachów wodę, wprowadzamy do zbiorników, a ze zbiorników idzie do tuneli foliowych, które się automatycznie podlewają. Czyli coś takiego jak perpetuum mobile. Teraz żeśmy zasadzili duże ilości tapinamburu. Co to jest tapinambur? Otóż topinambur to jest nic innego, tylko indiański ziemniak. On sobie rośnie, kopiemy go kiedy chcemy, zjadamy go i na surowo, i w postaci pire, czyli praktycznie jest to ziemniak uniwersalny. Stonka go nie chwyci, mróz go nie załatwi, więc i wartości odżywcze są 10 razy lepsze niż tego typowego patata. Na każdym polu, które mam na każdych działkach, kopiemy studnie, bo od 2016 roku, z tego co jest mi wiadomo, nie będzie można kopać studni bez zezwolenia. Trzeba nie mieć zezwolenie. No bo jakże to? Wszystko Unia. Nie możemy wędzić, bo dym szkodzi. Dziwne. Setki pokoleń Polaków wędziło dymem naturalnym i było normalnie. Teraz nagle Unia zabrania. Mój pradziadek wędził, prapradziadek wędził, ojciec wędził i ja będę wędził. Bo jest to jedyny sposób przechowywania żywności i nie trucia człowieka. Każdy myśli, że to, co powiedzą w telewizji, jest prawdą. Bzdura. Jeżeli ja wędzę jałowcem, wędlinę czy boczki, któreście Państwo widzieli, to ja nie wędzę po to tym jałowcem, aby miało tylko ładny zapach. Nasi dziadowie znali działanie jałowca. Jałowiec jest to praktycznie krzew bakteriostatyczny, zabija bakterie. Dlaczego ja mam nie wędzić jałowcem swoich wędlin, skoro zabija mnie wszelkie bakterie? I po takim jałowcu to ta wędlina będzie wisiała pół roku, rok, a w dobrze przewiewnym miejscu, na strychu, gdzieś tam przy gącie, będzie wisiała i 2 lata. Ona wyschnie, ale się nie zepsuje. A dlaczego się nie zepsuje? Bo jest ten jałowiec, bo jest ta olcha, bo jest ta brzoza, która złocisty kolor daje, bo jest ten dąb, który od tego brąz wie. Więc nie można nam wmówić, że my nie możemy wędzić. My musimy wędzić, bo tak nas nasze dziadkowie, pradziadkowie nauczyli, że to jest jedyny sposób przetwarzania. Kupuje pan konserwę, przykładowo mielonka wieprzowa za złoty 99 zł. No i ta mielonka ma okres gwarancji 2 lata, czy tam 1,5 roku. Po 1,5 roku co się z tą konserwą dzieje? Ta trucizna, która jest tam włożona z tym bezoensanem sodu i z tym cholerstwem E550, E420, ona po prostu rozpoczyna proces gnilny. Ta konserwa dłużej nie przeleży. Nasze weki zrobione według starej metody, według metody naszych dziadów, leżą po 20 lat, 30 lat. Mój ojciec w roku 70 robił te weki. I ja je dalej robię, następne. Wyjadamy te starsze, a te świeższe po prostu uzupełniamy beczki i nasze magazyny. Jesteśmy przygotowani na przetrwanie w naszym gospodarstwie. 1,5 roku przez 50 osób może przetrwać. 50 osób. Mamy zakopane w tej chwili na naszych posesjach około 50 tysięcy litrów wody w petach.
Dlaczego mamy zakopane? Może się zdarzyć, że nastąpi jakieś skażenie wód. Skażenie wód gruntowych, skażenie rzek, skażenie stawów. Mamy kozy, mamy kury, mamy konie jako transport samochodowy. W przypadku braku benzyny, siodło, grzbiet i jedziemy tam, gdzie chcielibyśmy po prostu dojechać. Uczymy posługiwania się bronią, uczymy przetrwania ludzi na 20-stopniowym mrozie, uczymy jak wydoić zwykłą kozę, uczymy takich prostych rzeczy, czyli krótko mówiąc przechodzimy do prymitywizmu. Im większy prymitywizm, tym jest większa szansa przetrwania. Komórka nic ci nie zrobi, nic ci nie da, jak nie będziesz wiedział, z której strony jest północ, a z której południe w lesie. Więc my mówimy, że mech to jest to, że to jest to. A większość to patrzy no, na komórkę, ma GPS. A jak rakietka pyk i GPS wyłącza? I co wtedy? No, stanie pod drzewem i płacze. Uczymy też, jakimi ziołami się odżywiać. Jakimi roślinami się odżywiać. Jakie korzonki nawet zbierać. Bo to jest bardzo istotne. W przypadku zamknięcia biedronek i reali nie mamy żywności. Ale człowiek, który zna przyrodę, wie jak przeżyć. W tej chwili znajdujemy się w jedynym w Polsce Muzeum Siekier. Dlaczego muzeum? Ponieważ jest tu około 3000 siekier. Jest to jedyne w Polsce, drugie w Europie. Oprócz tych siekier, które w przypadku zagrożenia mogą też się przydać. Nie jako element obronny, ale jako element wymienny. Bo jeżeli komuś zabraknie drzewa i będzie musiał urąbać sobie drzewa, napalić w piecu, więc potrzebna będzie mu siekiera. A tych siekier w gospodarstwach zwykłych już mało gdzie jest. Bo wszyscy kupują już gotowiznę, przywożą, w kominku palą, jeżeli takowe mają, ale tylko jako ozdobę, a nie do gotowania strawy. U nas są siekiery naturalne, z zębem czasu, którymi można w dalszym ciągu po prostu pracować. Oprócz tych siekier, które tu Państwo widzicie, mamy też kuźnie. W kuźni kujemy różnego rodzaju broń, białą broń. Piki, które tu widać, miecze rycerskie, dzidy. No bo to jest pasja. Wstajemy o 5 i po prostu kujemy co jakiś czas. Wymyślimy sobie jakiś miecz, więc taki miecz po prostu kujemy, który odzwierciedla po prostu część naszej historii też. Bo miecze, które widzieliście Państwo w kuźni, to są miecze robione na wzór XII-XIII wieku. Wojowie takimi mieczami wojowali. Więc takie miecze mamy. Polska to jest nasza ojczyzna, jest to piękny kraj, ale jeżeli sami jej nie obronimy, to nikt tej Polski nie obroni. Bo u nas nie ma kto nas bronić. Nie liczmy na nikogo, liczmy tylko i wyłącznie na siebie.